1 listopada jest na pewno jednym ze smutniejszych świąt, które obchodzimy w ciągu każdego roku, gdyż tego dnia odwiedzamy groby naszych najbliższych, a w dzisiejszym odcinku w celu upamiętnienia pokażę wam zawodników, którzy mieli kartę w FIFA Ultimate Team, ale już nie żyją. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jesteśmy przy naszym celu, czyli 150 łapek w górę na film. Zostawcie także oczywiście subskrypcję, link do Discorda jest w komentarzu. A teraz już nie przedłużam i przechodzimy do naszego odcinka. A pierwszym zawodnikiem jest Józef Sural, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym w 2019 roku. Piłkarz ten grał m.in. w lidze czeskiej oraz zagrał on w 19 meczach właśnie w reprezentacji Czech. Kiedyś, z tego co pamiętam, piłkarz był nazywany dużym talentem dla czeskiej piłki nożnej, ale już no niestety nie poznaliśmy dalszej historii tego zawodnika, gdyż umarł on w wieku 29 lat. Była to dosyć głośna sytuacja, bo no 2019 rok był na pewno nieszczęśliwym rokiem dla wielu piłkarzy, jeżeli chodzi o właśnie takie tragiczne wydarzenia. No i niestety piłkarz, którym grał m.in. w lidze tureckiej, w lidze czeskiej oraz reprezentacji Czech w wieku 29 lat, zginął w wypadku samochodowym. Teraz przechodzimy do piłkarza, który już miał łatkę jednego z najlepszych pomocników na wyspach, a jest to Tiote. Piłkarz ten grał m.in. w Newcastle. Piłkarz ten umarł podczas treningu w wieku 30 lat, po prostu zasłabł on i prawdopodobnie przez zatrzymanie się serca podczas właśnie tego treningu, co mogło być powodem zgonu dla tego zawodnika, wydarzyła się naprawdę bardzo wielka tragedia. Pamiętam jeszcze te czasy, była to duża tragedia, było bardzo, o tym bardzo głośno, bo i dla samej FIFA była to bardzo dobra karta, jego pamiętna bramka no, chyba na 4-4 albo 4-3 w meczu z Chelsea. No był to nazywany naprawdę, był on nazywany, przepraszam, jeden z lepszych zawodników, jak to mówiłem, na swojej pozycji. No i nawet był on młodym talentem, oczywiście wiemy, w wieku 30 lat piłkarz już zmarł, no ale tak to jest i tak za młody wiek, jak na kogokolwiek, bo to jest, no nie oszukujmy się, to jest taki, bo nie oszukujmy się, no 30 lat to jednak jest bardzo mało, no i bardzo szkoda tego zawodnika, jak każdego w tym odcinku, ale do tego zawodnika mam jeden z większych sentymentów, jeżeli chodzi, bo no, czy grając w FIFA, czy oglądając tutaj Premier League, nieraz widziałem popisy tego zawodnika i był on naprawdę świetny na swojej pozycji. I teraz przechodząc do talentów, o których mówiłem już dwa razy w tym odcinku, jest Junior Malanda, czyli piłkarz Wolfsburga oraz młodzieżowej reprezentacji Belgii. Wtedy jeden z większych talentów na boiskach Bundesligi oraz także taka, można powiedzieć, nadzieja belgijskiej piłki nożnej. Piłkarz ten zmarł w wieku 20 lat także w wypadku samochodowym. Z tego co wiemy, spieszył się on na zgrupowanie właśnie Wolfsburga, które miało się odbyć w RPA, aczkolwiek no, był on wtedy właśnie na siedzeniu. Jechał on jako pasażer w tym aucie, auto jechało za szybko, ponieważ sam się piłkarz spieszył. No i powstał tak właśnie wypadek samochodowy, w którym niestety młody Belg nie przeżył i do dzisiaj się już nigdy nie przekonamy, jakby się potoczyła kariera młodego Belga, a jednak no Malanda był świetnym talentem, nawet jak sobie pooglądać jakieś filmy na YouTubie z jego akcji i tak dalej, no to naprawdę było to coś niesamowitego. 20 lat to jest po prostu tragiczna śmierć w takim wieku, gdyż sam mam te lat i jak sobie o tym myślę, że no naprawdę całe życie było przed tym piłkarzem, tak samo jak przed trzema poprzednimi i trzema kolejnymi zawodnikami. No i naprawdę bardzo ciężko się o takich rzeczach mówi, tym bardziej, no, że jak to sam powiedziałem, no był to świetny talent i całe życie jeszcze oczywiście było przed nim. I teraz przechodzimy do jednej z głośniejszych śmierci zawodników w ostatnich latach, a jest to Astori, który zmarł przez sen. Tak jest to wiadomo. Był to prawdopodobnie zawał serca. Piłkarz umarł w 2018 roku, był on kapitanem Fiorentiny, bardzo znanym włoskim piłkarzem. No naprawdę, no każdy chyba, kto oglądał ligę włoską, to pamiętał tego zawodnika. To była bardzo duża strata dla włoskiej piłki nożnej, o tym było bardzo głośno, czy to w telewizji, czy podczas meczy, czy w internecie. No praktycznie po prostu było to wszędzie. Piłkarz zmarł w wieku 31 lat właśnie w hotelu. To było jeszcze przed całym meczem z Udinese, z tego co pamiętam. I dopiero nad ranem wszyscy dowiedzieliśmy się o tej, no, bardzo smutnej sytuacji, że no, kapitan tego klubu, świetny włoski obrońca, nie żyje. Była to jedna z głośniejszych sytuacji, że piłkarz umarł i to jeszcze na takim, no nie oszukujmy się, wysokim poziomie, bo nie był to pierwszy lepszy obrońca. No i naprawdę to tak, że było z tego bardzo głośno, ale na pewno większość z was to jeszcze pamięta, bo na przykład było o tym bardzo głośno w FIFA 18, więc naprawdę to także jest bardzo smutna historia. Przejdźmy teraz do kolejnej bardzo głośnej śmierci wśród piłkarzy, a dotyczy ona Emiliano Sali, czyli świetnemu argentyńskiemu zawodnikowi, który wchodził na zwyż swojej kariery piłkarskiej. Było o nim naprawdę bardzo głośno. Był on nazywany następcą takich piłkarzy jak na przykład Gonzalo Higuaín czy także Tevez.
No, ale wiemy, że jego kariera zakończyła się przedwcześnie, 22 stycznia 2019 roku, kiedy wyleciał on swoją awionetką z pilotem, który tak naprawdę nigdy nie powinien być pilotem tej awionetki. Doszło do rozbicia tej awionetki, kiedy właśnie on leciał do Cardiff, rozbiła się ona nad kanałem La Manche, no i był naprawdę długi okres czasu, kiedy był poszukiwany Salah, bo każdy jeszcze do końca wierzył, że piłkarz ten żyje, że możliwe, że udało się go uratować, ale no niestety informacja nie była już taka dobra. Ostatecznie okazało się, że Emiliano Sala nie żyje. Duża nadzieja argentyńskiej piłki nożnej, który piłkarz naprawdę mógłby podbić świat. Ale niestety w wieku 29 lat Argentyńczyk no, zginął w jednej z chyba według mnie tej najbardziej tragicznej śmierci. Chociaż nie można tego tak kategoryzować. No i naprawdę, no to chyba też każdy z was pamięta, była to bardzo głośna akcja, nawet można powiedzieć ogólnoświatowa, nawet nie ogólnoeuropejska. I do dzisiaj nie wiemy, jak dalej potoczyłaby się oczywiście kariera tego zawodnika. I ostatnim już piłkarzem w tym odcinku jest Diego Armando Maradona, czyli niepowtarzalnie jedna z największych legend w historii piłki nożnej. Piłkarz zmarł w 2020 roku, dokładnie było to chyba 25 listopada, z tego co mam zapisane. Tak, dokładnie to było 25 listopada. Piłkarz ten doznał zatrzymania akcji serca w wieku 60 lat. Nawet to była śmierć na takim dużym poziomie krajowym, że w Argentynie była 3-dniowa żałoba, bo nie oszukujmy się, no jednak Maradona jest wielką ikoną dla piłki nożnej i chyba każdy fan piłki nożnej tego piłkarza szanuje. Tak samo jak Pele, jak Ronaldo Nazario, są to filary historii dla oczywiście oraz kultury piłki nożnej. Wiemy, Diego Maradona nie prowadził zbyt zdrowego trybu życia już po swojej karierze, duże problemy z hazardem i wiemy, co najbardziej piłkarza ściągnęło taką drogę życia, która przedwcześnie zakończyła jego życie. Tego chyba mu nie muszę nazwy tego nikomu mówić. No i bardzo szkoda. Teraz już Diego Maradony w FIFA oczywiście nie ma, gdyż jego rodzina nie wyraziła zgody na licencję tego zawodnika w Ultimate Team. No ale to także była bardzo głośna śmierć, no i to mogło najbardziej wstrząsnąć światem piłki nożnej, aczkolwiek jedyne co różni tego piłkarza od pozostałych, że on przynajmniej swoją karierę zakończył, zapisał się na kartach historii, a w przypadku poprzednich zawodników już nigdy nie dowiemy się, jakby ich kariery mogły się dalej potoczyć. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę pod tym filmem, no i słyszymy się już w kolejnym odcinku na moim kanale. Do usłyszenia i cześć!